No dobra, to jesteśmy znowu z Michałem. Gdy ostatnio się widzieliśmy, my zamawialiśmy samochód, który był na statku, płynął z Japonii do, jeszcze nie do Polski, do Europy. Mhm. Powiedz, co się działo dalej z tym samochodem, jak to wszystko wyglądało? Po dopłynięciu do portu w Antwerpii, bo tam jest główny nasz plac, skąd samochody dopływają do Europy, stamtąd po przygotowaniu auta, doposażeniu i tak dalej, są transportowane już bezpośrednio do dealerów. Taka procedura od dopłynięcia statku, wyładowania auta ze statku do dostarczenia do nas tu bezpośrednio trwa około 2 tygodni. Może powiedzmy w tym miejscu, bo też pojawiły się takie pytania. Mhm. Bo jedni pisali, że skąd ja wiem, że zamówiłem CX-30 z Japonii. Mhm. Skąd pochodzą albo skąd pochodziły CX-30, czy wszystkie są z Japonii? Teraz tak, te rozbieżności podejrzewam mogą wynikać z tego, że modelowo od początku tak naprawdę produkcja CX-30 z silnikiem 122 konie i 150 koni Skyactiv G była w Meksyku. Natomiast od wprowadzenia tak zwanego zmiany modelowej, czyli już na CX-30 2024, mimo że produkcja rozpoczęła się w połowie, około połowy 2023 roku, znowu produkcja została przeniesiona do Japonii. Więc teraz wszystkie CX-30 z silnikami Skyactiv G, Skyactiv X są produkowane w Japonii. Okej, okay. My mamy 150, więc też dlatego była z Japonii. Dobra, samochód przypływa do portu i też może tak rozszerzmy, bo musimy załatwić finansowanie. Zaczęliśmy sobie robić to wtedy. Czy to jest dobry moment, czy trzeba to robić wcześniej, później, jak ty to rekomendujesz? Myślę, że to jest najlepszy moment, bo już wiemy, że mniej więcej około 2 tygodni zostało nam do dostarczenia samochodu, więc wszystkie procedury związane z finansowaniem możemy sobie zorganizować wcześniej, żeby jak auto dojedzie, ruszyć z rejestracją, doposażeniem, no i wydaniem samochodu, bo jak zaraz zaczniemy to robić po dostarczeniu samochodu, no to zawsze jeszcze ten tydzień nam, że tak powiem, zajmie właśnie, więcej. O to zaraz zapytam, bo tu jest ważne, że jak załatwimy finansowanie, to mamy chyba 30 dni na załatwienie, że tak powiem, dalszych części, czyli ta promesa 30 dni. 30 dni, jeśli chodzi o kredyty. Okay. W przypadku leasingu wydaje mi się, że jest to 3 miesiące, ale musiałbym to potwierdzić. Natomiast tak, jeśli chodzi o kredyt, to jest to 30 dni. Samochód przyjeżdża tutaj, już na lawecie. Czy ty możesz wtedy od razu go doposażać, czy jak to wygląda wtedy? Nie, doposażać auta możemy dopiero po zarejestrowaniu. Ze względów homologacyjnych robimy to po zarejestrowaniu pojazdu. Jak dostaję od klienta informację, że auto zostało zarejestrowane, zlecam doposażenie na serwis. No i tutaj w zależności od tego, ile mamy tego doposażenia, tych akcesoriów dodatkowych, no to zajmuje to od dnia do nawet 5-6 dni, jeżeli tego doposażenia jest bardzo dużo, typu, nie wiem, haki holownicze i tak dalej, i tak dalej. Rozszerzmy może trochę, bo w sumie nagrywamy głównie też dla osób, które nie zamawiały nigdy nowego samochodu. Jak wygląda taka rejestracja, gdy kupują to prywatnie i gdy kupują to na firmę? Co jest po czyjej stronie? W przypadku osoby fizycznej, czy to w kredycie, czy w zakupie tak zwanym gotówkowym, rejestracja jest albo po stronie klienta, jeżeli chce, rejestruje we własnym zakresie, tak jak i auto używane. Jeżeli to są, wiadomo, okolice naszego, że tak powiem, salonu, też my możemy taką rejestrację za klienta zrobić. Jest to dodatkowy koszt urzędowy w okolicach 17 zł za upoważnienie. No i wtedy my rejestrujemy. Bardzo ważne jest, żeby w dniu rejestracji mieć już wybrane ubezpieczenie, właśnie, przynajmniej OC, bo nawet jeden dzień spóźnienia, czyli jeden dzień, jeżeli zarejestrujemy, w sensie ubezpieczymy po rejestracji pojazdu, to już się wiąże z karami urzędowymi, więc to jest bardzo ważne, żeby w dniu rejestracji auto ubezpieczyć. Jeśli mamy firmę? Jeżeli mamy firmę w przypadku leasingu, no to wiadomo, z racji tego, że prawnie w przypadku leasingu właścicielem pojazdu jest bank, no to rejestracja leży po stronie banku. Też dodajmy od razu, jak samochód przyjeżdża, to ja od razu mogę iść rejestrować, czy ty na coś czekasz jeszcze? Jakieś dokumenty? To trwa mniej więcej około 1 dnia, czyli jeżeli załóżmy we wtorek przyjedzie do nas auto, ja już w środę mogę zamówić tak jakby dokumenty wymagane do rejestracji, czyli zaświadczenia homologacyjne i tak dalej. No i to jest dostarczane następnego dnia, więc de facto od dostawy jeszcze 2 dni mniej więcej jest potrzebne na skompletowanie dokumentacji. Okej, okay. I tak było w sumie u nas, my dostaliśmy od Ciebie dokumenty, zarejestrowaliśmy, ubezpieczyliśmy. I teraz też pojawia się takie pytanie, od kiedy się liczy gwarancja? Czy od rejestracji, czy od odbioru, czy jeszcze może jakiś inny moment? Jak to wygląda? Tak naprawdę każda marka ma inne te procedury. My robimy tak, że gwarancja startuje w dniu odbioru samochodu.
Wiem, że niektóre marki mają tak, że no, teoretycznie transakcją jest wystawienie faktury, więc może mogą być takie przypadki, słyszałem o takich przypadkach, że w dniu wystawienia faktury niektóre marki tą gwarancję uruchamiają, natomiast mówię, to jest wszystko zależne od tego, jak to do tego podchodzi. My startujemy gwarancję w dniu odbioru samochodu. Jak zaraz odbiorę samochód, kiedy jest pierwszy przegląd? Czy ja na przykład muszę za 1000 km przyjechać wymienić olej, bo to też często się pojawia w przypadku nowego samochodu? Pierwszy przegląd w przypadku Mazdy robimy po roku bądź po 20 tysiącach kilometrów, co minie pierwsze. Tak zwany PDI, czyli takie przed, że tak powiem, po dostarczeniu do nas samochodu, my robimy taki przegląd przedsprzedażowy, to można powiedzieć. Rozumiem troszkę może, co to jest. No oczywiście samochody przyjeżdżają w tak zwanym stanie technicznym, czyli poza tym, że da się go odpalić, nie działają systemy multimedialne, nie działa centralny zamek, auto trzeba otwierać z fizycznego kluczyka, żeby do niego wsiąść, więc są wpinane wszystkie bezpieczniki po dojechaniu samochodu, uzupełniane jest paliwo, aktualizowane są systemy do tych najnowszych, no i to w skrócie tak to wygląda. Kiedy robić powłokę ceramiczną? Bo też czasami się pojawia taki komentarz, że po odbiorze, no ja jednak twierdzę inaczej, więc... Moim zdaniem też najlepiej zrobić to przed odbiorem, dlatego że jeżeli auto przyjeżdża z fabryki z fabrycznym lakierem, wiadomo, że zaczniemy go użytkować nawet przez tydzień, dwa, możemy, nie wiem, zarysować samochód przypadkowo, czy ktoś nas zarysuje, no i wtedy no, pokładzenie już takiej powłoki oczywiście zawsze ma sens, ale no, będzie mniej efektywne, więc moim zdaniem najlepiej przed dostarczeniem, w sensie przed odbiorem samochodu taką powłokę ceramiczną nałożyć. Też się pojawiło takie pytanie, czy na przykład można taki samochód odebrać na oponach całorocznych, na zasadzie, że nie kupić, tylko na przykład czy Wy możecie wydać na całorocznych oponach? Możemy, czy to można najbardziej. Ale czy to można zamienić, że ktoś odbiera nie kupując tych opon? Nie. Producent dostarcza nam auta zawsze na oponach letnich. Moim zdaniem z prostej przyczyny. Samochody są dostarczane na cały świat. Nie we wszystkich krajach są dwie czy cztery pory roku. W niektórych jest cały czas ciepło, gdzie się nie używa takich opon zimowych. Więc po prostu bardziej uniwersalnym rozwiązaniem według mnie jest dostarczanie na letnich, a po prostu już w danym kraju importer, w sensie dealerzy mogą zaproponować jakieś rozwiązanie, jeśli chodzi o opony dodatkowe. My mamy zarówno opony zimowe w ofercie, jak i już też mamy dostępne opony wielosezonowe. No dobra, mamy wszystko, podpisujemy kwity. Idziemy do samochodu. Tak jest. No dobra, to jestem. Pierwsze wejście, w końcu odbieramy samochód. Pamiętajcie o jednej rzeczy, jak odbieracie samochód, że ten samochód pewnie będzie miał bardzo mało paliwa. Tu akurat jest go całkiem dużo, także super, ale w większości przypadków jest go jeszcze mniej. Macie na przykład do przejechania, nie wiem, 10-20 km, więc to sobie jakoś tam wliczcie, wkalkulujcie. Ja resztę Wam opowiem, jak już stąd wyjedziemy, żeby tutaj też nie blokować sali. Także powiem więcej, co trzeba było zrobić, pogadamy sobie o finansowaniu, a póki co się zawijamy i lecimy na stację. Jest i ona, Mazda CX-30. W sumie jest już z nami jakieś 3 czy 4 tygodnie, może nawet dłużej. Nie będę dzisiaj oczywiście o niej opowiadał, w sensie nie będę robił testu, taki odcinek z tego, jak ona się sprawuje i tak dalej, nagramy sobie oddzielnie, nagramy sobie później. Dzisiaj takie rozszerzenie rozmowy, którą miałem z Michałem jakiś czas temu, Wy ją w sumie widzieliście przed chwilą. Dopowiem kilka rzeczy, powiem, co tutaj dokupiliśmy, plus taki temat, o który wielu z Was prosiło, czyli jak sfinansować dzisiaj zakup takiego nowego samochodu, a to jest temat bardzo ciekawy. Także lecimy. Pierwsza rzecz to dokupiliśmy tutaj opony, tak jak mówiłem, że będzie trzeba to zrobić, mamy oczywiście zimę. My zdecydowaliśmy się na Yokohamy, to są osiemnastki i zapłaciliśmy za nie 2540 zł, jeśli dobrze pamiętam. Kolejna rzecz, która moim zdaniem jest niezbędna na zimę, to drugi komplet dywaników i tu z pomocą przychodzi partner odcinka, czyli firma Ewa Dywaniki. I to, co się nam najbardziej spodobało, to fakt, że nie są to dywaniki welurowe czy gumowe, lecz wykonane właśnie z materiału EVA, czyli jednego z najbezpieczniejszych i najłagodniejszych materiałów sztucznych, a przy tym bezzapachowego. Moim zdaniem jeżdżenie w zimę z dywanikami welurowymi to całe czyszczenie, parowanie, wiecie o co chodzi, po prostu nie jest najlepszym pomysłem, a dywaniki z materiału EVA są o wiele praktyczniejsze na zimę.
Ale druga rzecz, już taka bardziej wizualna, to chcieliśmy, żeby te dywaniki miały jakiś czerwony akcent, żeby po prostu pasowały do naszej CX-30. I to, co jest fajne, to wybierając produkt z oferty Ewa Dywaniki, to możemy je sobie dopasować do swojego samochodu, konkretnie, aby do tego samochodu idealnie pasowały, a po drugie, mamy wpływ na ich design. Zobaczcie, jak to wygląda na stronie. Możemy sobie dopasować fakturę dywanika, możemy dopasować kolor. Dzięki temu łatwiej odświeżyć wizerunek swojego samochodu i dopasować go do własnych preferencji. A nawet starszym samochodom nadać taki bardziej nowoczesny wygląd. To jest coś, co mi się tutaj bardzo podoba. Dodatkowo te dywaniki są naprawdę solidne, wykonane z porządnego materiału i może nie jeżdżą jeszcze z nami bardzo długo, ale kompletnie nic z nimi się nie dzieje. To co ważne, nie latają po całym samochodzie, a na tym mi też bardzo zależało. No i oczywiście montaż jest banalnie prosty. I jeszcze jedna fajna rzecz, z kodem MOTO5 na stronie Ewa Dywaniki dostaniecie 5% rabatu. Także naprawdę polecam. Dobra, i to były rzeczy, o których mówiłem, że dodatkowo sobie tutaj dołożyliśmy, ale teraz jeszcze parę takich spostrzeżeń, bo myślę, że warto to wiedzieć. Pamiętajcie, że ja nagrywam ten odcinek głównie dla osób, które nowego samochodu jeszcze nie zamawiały, a na przykład planują to zrobić i mają dużo pytań, aby miały taki pełniejszy obraz, jak to po prostu wygląda, szczególnie w Mazdzie. Także powiem Wam dwie albo trzy rzeczy, o których trzeba pamiętać. Po pierwsze, jak ten samochód odbierzecie, to nie zdziwcie się, że tutaj może być i prawdopodobnie będzie taki dziwny zapach. To jest taki zapach, ja na to mówię, zapach spalenizny. I wspominam o tym dlatego, bo jeśli zapomni o tym powiedzieć Wam sprzedawca, to powiem Wam, że ja nawet miałem taką sytuację, że klientka wyjechała z salonu, odebrała nową Mazdę i za 2 minuty zadzwoniła, wybiegła z samochodu na światłach i zadzwoniła, że ten samochód się pali, że tutaj tak śmierdzi, że coś za chwilę wybuchnie. Nie wybuchnie, ten samochód się nie pali. W takim bardzo dużym skrócie, to jest wszystko pozabezpieczane, te wszystkie smary i tak dalej, to się wszystko musi wypalić. Weźcie ten samochód, to jest taka moja rada. Nie tak, aby jeździć 2-3 km, go wyłączać i podziwiać. Weźcie go i zróbcie, nie wiem, kilkadziesiąt kilometrów chociaż. Jak zrobicie 100, to będzie super. Może to nie jest tak, że na 100% wtedy od razu to wszystko przejdzie, ale bardzo przyspieszycie ten proces. Wierzcie mi, zróbcie coś takiego, naprawdę polecam. I druga taka rzecz, która właśnie często się pojawia, takie pytanie, my chyba z Michałem też o tym mówiliśmy, czy tutaj trzeba przejechać 1000 km i pojechać do salonu, aby zmienić olej? Nie trzeba. Ja też dodam, że my tego nie robimy. I nie dlatego, że nam szkoda pieniędzy, tym bardziej, że takie pieniądze w odniesieniu do zakupu takiego samochodu to jest nic, tylko ja po prostu uważam, że to nic nie da, o tak. Więc jeśli chcecie, będziecie, że tak powiem, spokojniejsi, to sobie coś takiego zróbcie. My czegoś takiego nie robimy, bo po prostu nie widzimy w tym sensu. I jeszcze jedna trzecia rzecz, bo wiem, że też wiele osób, które kupuje po raz pierwszy nowy samochód, może się nad tym zastanawiać, czyli jak tym jeździć po wyjechaniu z salonu? Czy tu trzeba docierać silnik, jeździć, nie wiem, na jakichś niskich obrotach? Nie trzeba, a wręcz ja powiem, że nie powinno się. Taka najbardziej uniwersalna rada, jaką mogę dać, jeździcie tym samochodem normalnie. Może nie tak, że będziecie go pałowali do odcięcia, bo tak może nie róbcie, ale też jazda, szczególnie jak macie manual, na jakichś bardzo niskich obrotach, to nie jest nic dobrego dla silnika, dla samochodu. Jeździcie normalnie, pojedźcie sobie na trasę, pojeździcie w mieście, róbcie to wszystko tak, jak będziecie to robić później. Chyba że jesteście rajdowcami, ale to raczej nie kupiliście 2-litrowej wolnossącej Mazdy. Jeździmy normalnie, po prostu. I to chyba by było mniej więcej tyle z takich podstawowych rzeczy. Powoli przechodząc do finansowania, wspomnę Wam jeszcze o, może na początku, o ubezpieczeniu GAP. Bo ja bardzo polecam Wam to robić. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, wytłumaczę to też tak ogólnie. Powiedzmy, że kupujecie samochód za 150 tysięcy i ktoś kradnie go Wam za 2,5 roku, albo prawie minęło 3 lata. Co się stanie? Z AC dostaniecie wartość samochodu na moment kradzieży. Czyli to będzie, powiedzmy, 100 tysięcy. Macie 50 tysięcy w plecy. Jak macie wykupiony GAP, który przy 3-letnim okresie kosztuje chyba 3600, coś takiego, już dokładnie nie pamiętam, to AC odda Wam 100 tysięcy, a GAP, warunek, to musi być GAP fakturowy, wyrówna Wam właśnie do faktury, czyli zapłaciliście 150 tysięcy i po prawie 3 latach dostajecie w sumie 150 tysięcy na konto. A kosztowało Was to 3600, więc sami sobie policzcie. I to jest po pierwsze taki wariant, że tak powiem, finansowy, jak się coś stanie, ale prawdopodobnie się nic nie stanie i GAP, ja to też zauważyłem w wielu przypadkach, działa na psychikę. Bo jak Wy wiecie, że nie wiem, gdzieś tam stajecie w jakimś centrum handlowym, w innym mieście i co będzie, jak ukradną samochód, no to dostaniecie równowartość. Więc to jest taki spokój psychiczny. Myślę, że to też kupujecie. Także ja to też bardzo polecam. To nie jest żadne lokowanie. Nie mówię o żadnej firmie, bo możecie to zrobić w różnych. Polecam kupić GAP. Nieważne, czy to jest kredyt, leasing. Kupujcie sobie GAP przy nowym samochodzie i macie spokój.
No i dobra, to chyba tyle. Przejdę teraz do finansowania, bo dostałem od Was naprawdę dużo zapytań. Jak taki samochód dzisiaj sfinansować, co jest najbardziej opłacalne? Ja też nie będę Wam mówił, co jest najlepsze, bo dla każdego z nas, dla każdego z Was najlepsze będzie co innego. Pamiętajcie, że nie ma jednego najlepszego finansowania, bo każdy ma inne potrzeby, więc po prostu postaram się pokazać Wam parę wariantów przy zakupie na osobę prywatną, tak jak to my zrobiliśmy, czy też przy zakupie na firmę i po prostu trzeba sobie takie coś dopasować. Także przechodźmy do konkretów i zaczniemy od zakupu prywatnego, czyli tak jak to zrobiliśmy my. I chcę Wam pokazać coś, z czego też my skorzystaliśmy, bo uważam, że to jest super rozwiązanie. To oczywiście nie jest żadna nowość, bo to już funkcjonuje na rynku od wielu lat w różnych markach. W różnych markach też jest to różnie. Na przykładzie Mazdy i mówię o takim kredycie z ratą balonową. Ale żebyście wiedzieli, zobaczyli na konkretach, jak to wygląda, to zacznijmy sobie od takiego standardowego kredytu i przyjmijmy wartość samochodu, żeby było łatwo liczyć na poziomie równych 150 tysięcy. I zobaczcie, będę się posiłkował oczywiście konkretnymi danymi. I startując z takiej najbardziej hardkorowej wersji, przy założeniu, że mamy 150 tysięcy do sfinansowania, nie wpłacamy nic i bierzemy sobie kredyt na 3 lata, to rata w takim przypadku to 4886 zł. Nie będę podawał tych końcówek. Oprocentowanie 9,99%, prawie 5 tysięcy. To jest oczywiście taki hardcore, ale chcę, żebyśmy mieli odniesienie. Idąc dalej, ale zostając przy tym 3-letnim finansowaniu, jeśli wpłacilibyśmy połowę, na przykład sprzedajemy stary samochód, zamawiamy nowy, to przy wpłacie 75 tysięcy złotych, czyli połowy, rata to 2443 zł. Czyli nadal całkiem sporo, oprocentowanie to też 9,99. Ale co możemy sobie tutaj zrobić, jeśli na przykład nie mamy tyle pieniędzy na wpłatę, a chcemy zamówić nowy samochód, przy czym nie chcemy płacić 5 tysięcy miesięcznej raty? No to na przykład możemy sobie zrobić tę właśnie ratę balonową, czyli to jest taka opłata na końcu. Jak to wygląda konkretnie? Nie wpłacamy nic. Samochód kosztuje 150 tysięcy złotych. Rata miesięczna wychodzi 2967 zł. Natomiast na koniec zostawiamy sobie 45% wartości samochodu, czyli na koniec po tych 3 latach, bo tutaj też mamy 36-miesięczny okres kredytowania, zostaje nam do spłaty 67 500 zł. I tutaj mamy dwie opcje. Albo możemy to po prostu spłacić, albo możemy sobie to wtedy rozłożyć na kolejne raty. I to jest bardzo fajna rzecz, bo tak naprawdę dzisiaj no nie mamy takiej stuprocentowej pewności, co będzie za 3 lata. Więc fajny temat. W sumie mamy trzecią opcję. I jakby ja też patrzyłbym na to pod takim względem. Nie mam na wpłatę, chcę nowy samochód, nie chcę jakiejś ogromnej raty. I po zakończeniu tego kredytowania ja tak naprawdę mogę zamówić nowy samochód, a te 70 tysięcy, które zostało do spłaty, spłacić tym samochodem i wziąć sobie kolejny. Więc to jest takie fajne, nie dla wszystkich, ale dla bardzo wielu osób. I też jeszcze jedna rzecz. Przy takim finansowaniu oprocentowanie to 5,99, czyli zdecydowanie mniej. No ale teraz lećmy dalej, bo chcemy sobie tę ratę jeszcze obniżyć. Co robimy? Robimy 4 lata, nie wpłacamy też nic. Na koniec zostawiamy 40% wartości pojazdu, czyli 60 tysięcy. I rata to już 2493 zł. Oprocentowanie nadal 5,99. Lecimy sobie jeszcze dalej i teraz zobaczcie. Wpłacamy 30% wartości pojazdu, co daje nam 45 tysięcy złotych. Jeśli to jest dla Was do przeżycia i na koniec zostawicie sobie też jeszcze 40% do spłaty, czyli 60 tysięcy zostanie na koniec, to Wasza rata miesięczna to 1406 zł. Zobaczcie, zjechaliśmy w sumie z 5 tysięcy na 1400 i oprocentowanie to też 5,99. To jest rata stała. Oczywiście, jeśli chcecie samochód spłacić szybciej, to bierzecie sobie większą ratę, spłacacie po 3 latach, jest Wasz, macie spłacony, super. To jest też fajny wariant, jeśli na to macie. Natomiast za 1400 zł, podkreślam, bo chyba nie powiedziałem, ja cały czas mówię o wartościach brutto, to myślę, że to jest naprawdę wariant do przeżycia przy założeniu, że kupujemy nową Mazdę za 150 tysięcy. Jasne, trzeba mieć z tyłu głowy, że po tych 4 latach mamy do spłaty 60 tysięcy, ale tak jak powiedziałem, rozkładamy to dalej na raty albo kupujemy nowy samochód, co też dzisiaj często się zdarza po 4 latach, więc możemy sobie to wtedy rozliczyć, bo zostaje 60 do spłaty, ale mamy coś, co jest warte koło stówy. Więc sytuacja już wygląda trochę inaczej. To jest fajny sposób na wymianę samochodu na przykład co 4 lata bez wykładania non-stop kilkudziesięciu tysięcy albo raty na poziomie 3-4 tysięcy złotych. Bardzo fajny patent, my na przykład z tego skorzystaliśmy. I tutaj sobie możecie oczywiście mieszać i jakby dostosować tę ratę wpłatą, no i ratą balonową na końcu. To jest, myślę, oczywiste. Myślę, że te produkty, nie będę już podawał więcej przykładów, bo tego można zrobić nieskończoną ilość razy, może nie nieskończoną, ale bardzo dużą ilość, bardzo dużą liczbę, to tym naprawdę można sobie dostosować miesięczne obciążenie
przy zakupie nowego samochodu na poziomie, a często dużo niżej niż zakupu samochodu używanego. Bo dostać taki kredyt na samochód używany pewnie gdzieś tam można, ale to jest na pewno dużo cięższe. A myślę, że jak kupujecie taki 5-6-letni samochód, to wręcz jest to niemożliwe. I jeśli macie do zapłacenia 75 tysięcy, ale musicie spłacać miesięcznie całość, a tutaj macie 150, nowy samochód, pełna gwarancja i tak dalej, to bardzo często będziecie w stanie płacić miesięcznie tyle samo albo mniej niż za ten samochód używany. Jasne, to jest troszkę naciągane, bo oczywiście te 150 tysięcy tak czy tak trzeba spłacić. Tyle, że chcę Wam pokazać warianty. Każdy z nas może potrzebować czego innego, więc fajnie, żebyście o tym wiedzieli. Nie jesteście skazani na taki kredyt, gdzie jest 100 czy 150 tysięcy i trzeba go spłacić przez 3 miesiące cały. Już to dzisiaj tak nie wygląda. Dobra, także z mojej strony to chyba tyle. Tak jak powiedziałem, nagram oddzielny odcinek już konkretnie o tym samochodzie, jak on się sprawuje, czy coś tutaj się działo, czy coś jeszcze robiliśmy. A przede wszystkim, jeśli macie jakieś pytania, jeśli ja o czymś zapomniałem powiedzieć, czy po prostu nie powiedziałem, piszcie śmiało w komentarzach, ja na wszystkie staram się zawsze odpowiedzieć. Pogadajmy sobie o tym. Naprawdę, nawet może Wam się wydawać najgłupsze pytania, nie są głupie. Jeśli tego nie robiliście, czyli nie kupowaliście nowego samochodu, to myślę, że lepiej zapytać mnie, czy też innych, którzy odpowiedzą w komentarzach, niż bać się iść do salonu, czy bać się zadać jakieś pytanie i być niepewnym. Także jestem dla Was, pytajcie i co? Dzięki za dzisiaj. Cześć!